Miasta, gwiazdy i ich ślady na terenie Polski, LL. Kolejny weekend i wracam do kontynuacji mało znanych tematów z ziem polskich. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale na lekcjach historii w ogóle nie mówi się o historii architektury czy miast. Czasem się wspomni coś o epokach i stylach, całkowicie pomijając szczegół, że budynki mają oficjalnie zupełnie inne datowanie. I tak mamy gotyk, kiedy inni mają renesans. My mamy renesans, kiedy inni mają barok i tak dalej. Bzdura do kwadratów, nawet niespecjalnie umotywowana, bo każda próba wyjaśnienia kończy się siadaj Kowalski i nie dyskutuj. Znacie to? No właśnie. Dziś mam ten luksus, że nie siedzę w klasie i mogę sobie zadawać pytania do woli i ochoty. Na przykład, dlaczego style architektoniczne zmieniały się tak szybko, a twierdze gwiazdy wyglądały tak samo przez 400 lat, albo i dłużej? Te same kształty drzwi, klamek, okien, murów w obrębie obwarowań. Dlaczego większość starszych budynków całkowicie pomijała ergonomię ludzkiego ciała? Jeszcze z kościołami można bajdurzyć, że chodzi o sprawienie, by wierny szanował wiarę i dlatego ma klamkę na wysokości głowy. Ale w koszarach? W stajni? Koń będzie lepiej szanować żołnierza, jeśli skobel od bramy będzie żołnierz odsuwał wchodząc na drabinę? No ja tam nie wiem. Legnica. Miasto znane głównie z koszar zaprzyjaźnionej armii ze wschodu. Ale czy tylko? Tu też było miasto na planie gwiazdy, trochę rozerwane przez rzekę, ale jednak. Nie tak łatwo znaleźć mapy, bo Legnica długo należała do innego kraju i nosiła nazwę Lignic. Znalazłam mapę z 1826 roku, sprzed rozrostu miasta, gdzie jeszcze widać gwiaździste wały. Podrysowałam czerwoną kredką ważniejsze szczegóły. Na lidarze niestety już mało co widać. Tutaj mamy tu. Być może było tego więcej. Widoki miasta twierdzy były umieszczone na pocztówkach. Były to reprodukcje lub miedziostaloryty starych panoram miasta. A co tam się działo w 1850, że taka ruina i pusto? To poniżej panorama Legnicy autorstwa Karla Wurpsa. Na pierwszym planie znajduje się most świętego Jana Niepomucena, w głębi kościół Marii Panny, po prawej wieża zamkowa świętego Piotra. Staloryt, znowu połowa XIX wieku. Tam macie, zobaczcie jakie ruiny, tu wszystko zniszczone, jakieś młode drzewka, czyli rosną od niedawna, topola włoska, która rośnie bardzo szybko. A to miasto w rozkwicie w 1580. Kto wybudował te piękne gwiaździste mury i ile kosztowały? Pewnie Szwedzi albo Prusacy. No nie, bo jeszcze w 1740 roku miasto należało do Polski. No to pewnie Piastowie, bo tu ich jakiś pociotek mieszkał o dźwięcznym słowiańskim imieniu Jerzy, czyli George Wilhelm, syn jednej Słowianki. Louis von Anhalt-Dessau, bardzo słowiańskie nazwisko, i wnuk Doroty Sybilli Hohenzollern, a także prawnuk Elisabeth von Anhalt. Ale Piastowie to byli Polacy, nie? No dobra, koniec dygresji. Nikt nie wspomina za bardzo o tych wysokich murach nad rzeką wokół Legnicy. Jeszcze ktoś zada pytanie, komu je zawdzięczamy i ludzie zaczną grzebać w genealogiach. Po co im robić chaos w głowie? Stara reprodukcja na pocztówce 1902 roku. No to już mamy XX wiek, tak? Ale reprodukcja sama jest podobno starsza. Mury trwały w niezmienionej formie całkiem długo, porządnie wybudowane. W 1623 roku nadal robiły wrażenia. Tutaj takie. Aha, widzicie to? Jak i w 1650, mamy okolice potopu. Nie wiemy, czy to jest prawdziwe, wiemy, że to jest wymyślone w XIX wieku. Albo w 1760 nadal je wyraźnie widać. Tutaj, o proszę, tu jest. Leszno, wielkopolskie. To nie jest tamto Leszno, które najczęściej ludzie znają z Mazowsza, albo skądś tam. To jest takie miasto w Wielkopolsce. Miejscowości o tej nazwie jest więcej, chodzi mi o Leszno pod Poznaniem. Drzewie było ważnym ośrodkiem naukowym. Dziś jest to nieduże miasteczko o wspaniałej architekturze, warte obejrzenia. Ale znowu nie wiadomo, kto postawił mur. Jaki mur? Tam nie ma żadnego muru. No, trochę jeszcze jest, to znaczy fosa i jakby resztki wałów, ale kiedyś tu była porządna twierdza. Spore wały, a nie jakieś tam popierdółki. Ale te armaty jakoś tak niemądrze ustawione. W mur z naprzeciwka mają walić kulami? No jakoś tak mi, nie wiem. Kobiety nie znają się na armatach, to na pewno dlatego nie rozumiem, dlaczego na obrazku działa ustawione są niekoniecznie w kierunku potencjalnego ataku nieprzyjaciela.
Na poniższej mapie dobrze widać, że oryginalne miasto szło po elipsie, tylko mury z czasem rozbudowano na rogu i przerobiono na bardziej kanciate. Czyli tak jakby tu było tak i ta część jest, być może ta część była zniszczona i po prostu ją odmurowano. I tutaj mamy już zupełnie przerobione. I w ogóle zabudowa sobie, mury sobie, tak jakoś to wygląda, jakby najpierw były mury, a dopiero potem osadnicy się wprowadzili i zbudowali, jak im wyszło wnętrze. Czyli odwrotnie niż nas uczą w szkołach. Na widoku z lidaru widać, że nic nie widać, ale coś widać. No, coś tu można pozwiedzać, zwłaszcza o, ten fragment będzie oryginalny. Polecam za to lidar na północ od miasta, takie jakby rozmyte wały innej twierdzy. Tutaj dorysowałam takie coś, jakby było tego więcej. Lwów, Ukraina. Dziś Lwów jest dużym miastem i trudno odnaleźć ślady przedwiecznych murów okalających miasto. Nawet nie samą zabudowę miejską, ale ogromny obszar dookoła. Ale po co właściwie? Przypatrzcie się uważnie. Poza murami są jeszcze dwie małe twierdze na planie wielokąta. Znamy ten kształt, prawda? Tu mamy pięciokąt, tu mamy czterokąt, ale tutaj było tego więcej. A tu szczegółowe mury wokół zabudowy i gdzieniegdzie resztki zewnętrznych. Miasto się rozrosło. Logiczne, że najlepiej mury ochronne rozebrać. Jak nie było miasta, to mur był. A jak miasto urosło, to mur ochronny rozebrano. W XVIII wieku by się jeszcze przydał, prawda? Ale go rozebrano, a może został po prostu zniszczony. Wikipedia podaje Lwów jako silnie ufortyfikowany i uzbrojony staraniami królów polskich i swoich obywateli. Ale zapomina zaznaczyć, że najwyraźniej polscy królowie i obywatele byli jacyś nienormalni, skoro rozebrali zewnętrzny mur ochronny wokół miasta. Obejrzyjcie jeszcze raz przebieg rzeki na pierwszej rycinie i poniżej. Na pierwszej płynie w środku murów, a na ostatniej na zewnątrz. Wzięłabym to za pomyłkę, gdyby nie zarys starego mura na kolorowej mapie numer 2, gdzie widać mur zewnętrzny i wewnętrzny razem. To są i takie mury, i takie, a tutaj leci rzeka. Jakieś to jest takie dziwne. Łańcut. Znany zameczek, pałacyk uzbrojony w potężne bastiony. Mało kto wie, że całe miasto powstało na mieście Gwieździe. Gdzie? Na lidarze widać. Najpierw charakterystyczna i dobrze utrzymana twierdza. Widok lidaru z zaznaczonymi resztkami umocnień. Bystre oko dojrzy, co trzeba. Czyli są tutaj takie resztki czegoś, oj, tutaj coś było. Na pewno to. A i tutaj znalazłam jeszcze dodatkowe zdjęcie. Lwy z łańcuta. Zobaczcie jeszcze coś. Tu stara mapa gwiazd. Jeszcze mam sporo do odgrzebania. Co to za Czarna na południu? Oleszyce, Nowe Sioło, Przeworsk, Soligłowy, Tomaszów Lubelski, Dynów, Dąbrówska, Leżajsk, Przeworsk, Rzeszów mam w planach. Oj, będzie uzupełniania. Nadal jeszcze wszystkich nie zrobiłam. Łomża. O fortach Łomży wspomina się rzadko, bo mało co zachowało się poza fosą. Narew lubiła w przeszłości wylewać i mocno nadgryzła stary kształt obmarowań. Jak na złość, stare mapy zaczynają się w rejonie XIX wieku. Może kiedyś znajdę starsze. Lidar. Na lidarze trochę widać. Aczkolwiek to są już późniejsze obwarowania. Możliwe, że tam po prostu wszystko zostało rozmyte i zostały tylko fundamenty. Łowicz. Kto wiedział o mieście Gwieździe w Łowiczu? Łapka w górę. A jak wyglądał? W Googlach nie ma? Jest. Ale trzeba googlać Warszawę. Oglądam sobie mapę Warszawy i co widzę? W rogach większej mapy dwie ryciny. No proszę, widok z 1700 roku. To można zwalić na szwedzkich architektów. No i tutaj. Na starych mapach widać, że oryginalnie muru albo już nie było, albo jeszcze nie było, ale w 1617 roku wyspa miała taki mniej więcej bastionowy kształt, ale to jest takie naszkicowane, więc nie wiadomo, co oni widzieli, a co rysowali. Co nam mówi lider? Ewidentne bastiony były nie tylko wokół zamku. Tak się zachowały jakieś resztki. O, tutaj je narysowałam. Prawdopodobnie była taka jak w twierdzy Kudak, tylko to zostało już rozebrane i zniszczone. I taka ciekawostka na zachód od Łowicza, trochę sztucznego nasypu żwirowni, ale jakby znajomy kształt, prawda? Więc może tam też coś było, tylko zaczęto tu składować ziemię.
Aha, i update w międzyczasie. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znalazłam stare zdjęcia resztek twierdzy Łowiczu, jeszcze z cegłami. Pierwsze podpisane legalnie, że niby zamek, a drugie, że cmentarz niemiecki, ale widać, że to ruiny bastionu. Na dolnym zdjęciu widać przebicie do wnętrza. Tutaj, tu i tu coś jest. Dzisiaj to nie wygląda tak, nie ma żadnych murów. Możliwe, że są po prostu przesypane ziemią. Na dzisiaj koniec. Litera M wkrótce. Wiem, że niektóre czerwone linie mogą być narysowane na wyrost. Może przesadzam, a może nie. Zawsze archeolodzy mogą ten teren zbadać i udowodnić mi, że się mylę.